W niedawnym czasie na sesji Rady Miejskiej wystąpił Pan z klubu Platformy Obywatelskiej. I teraz to pytanie, czy również zawiesił Pan swoje członkostwo? Bo tutaj pewne nieścisłości są. Jedni mówią, że należy Pan do Platformy jeszcze lub należał w momencie wyjścia, że tak powiem, z klubu. Inni, jak Pan to skomentuje? Proszę Pana, odnosząc się do Pana pytania, już wyjaśniam. Wystąpiłem z Platformy Obywatelskiej, to jest na ostatniej sesji, w środę. Następnego dnia, w czwartek, na ręce Pana Przewodniczącego złożyłem wyjaśnienie i złożyłem też na piśmie wyjście z koła Platformy Obywatelskiej. Przeprosiłem koleżanków, kolegów, podziękowałem im to i takie pismo złożyłem na ręce Przewodniczącego. A jak sytuacja tutaj wygląda z członkostwem w partii? No jest, można powiedzieć, taka dwojaka. Nie są ludzie zadowoleni, łamie się to wszystko, ludzie są podzieleni. Podzieleni są dlatego, że nie jest realizowany program Platformy i to ludzi podzieliło bardzo. A czy należy jeszcze Pan do Platformy Obywatelskiej? Bo tutaj w liście otwartym, który wystosował jeden z posłów, dokładnie poseł Tomasz Szymański, zarzucał on Panu niejako, że nadal jest Pan członkiem jeszcze. Nie, już nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, tak jak nadmieniłem wcześniej, złożyłem rezygnację na piśmie, mam przy sobie te pismo, mogę Panu pokazać do kamery, nie ma żadnego problemu. Także to, co powiedziałem, zrobiłem to niezwłocznie i natychmiast. Po wyjściu z klubu na drugi dzień złożyłem na ręce przewodniczącego takie pismo i te pismo mam za potwierdzeniem odbioru w dwóch egzemplarzach. Co Panem tak wstrząsnęło, że pożegnał się Pan, że tak powiem, z historią tutaj w tej partii, w tym klubie, w Radzie Miejskiej? Co prawda odejście jednej osoby jeszcze, że tak powiem, nie burzy tutaj porządku koalicyjnego, ale jest jakąś taką przesłanką, ogólną tendencją, która w kraju panuje. No to nie jest problem taki, że ja obudziłem się dzisiaj z tym, nie? To narastało od kilku miesięcy, niezgoda w klubie, nie było porozumienia, rozbieżności były w uchwaleniu uchwał. Z niektórymi uchwałami się nie zgadzałem, bo nie mogłem się zgadzać, po prostu wyborcy też żądali ode mnie czegoś więcej. Nie mogłem przekazywać im kłamliwych informacji, bo byłoby to nie fair z mojej strony, przecież od nich uzyskałem takie poparcie i ja powinienem służyć tym wyborcom, szeregowym obywatelom tego miasta, ludziom, którzy na mnie oddali ten głos. I nie chciałbym ich zawieść i musiałem po prostu coś z tym zrobić. A że się nie zgadzałem, nie było to po prostu na rękę. I sytuacja była z dnia na dzień coraz bardziej burzliwa, była nieprzyjazna bardzo. A coś przeważyło tą gorycz u Pana? Tak, przeważyło mi łączenie DPS-ów. Co było właśnie też przewodniczącego klubu, gdzie kilkakrotnie zablokował wypowiedź pani przewodniczącej związku zawodowych. No i taka opryskliwość pana przewodniczącego, zachowanie na tej sesji, co przeważyło, bo obiecałem, że będę głosował. Chodzi o przewodniczącego Rady Miejskiej? Nie, o przewodniczącego klubu. Klubu, tak. I ja wtedy po prostu tak coś we mnie zaiskrzyło, że tak nie powinno być. To nie są demokratyczne po prostu uchwały. To są uchwały, które godzą w interes ludzi. To powinno się odbywać inaczej. Ludzie oczekują od nas czegoś innego, a nie powinniśmy tego robić pod naciskiem. Pan jeszcze powie, bo zarzuca się tu Panu, że dopiero teraz Pan wystąpił, że powiedzmy już ten czas, jak Pan też zresztą sam to podkreśla, dłuższy, miał problemy z głosowaniami. Czy może trochę nie za późno? Myślę, że nie, za późno. No, myślałem, że to się poprawi, że ta sytuacja będzie po prostu minimalnie się odwracała w drugą stronę. No, ale jeżeli Platforma zapomniała o interesach, o programie wyborczym, za późno, to można powiedzieć, że półtora roku, bo to już od pół roku mi chodziły takie myśli po głowie, że dzieje się coś źle, że bardzo źle. Ja tu chwaląc... Z tą decyzją już dłuższy czas się Pan nosił, tak? Tylko po prostu nastąpił ten moment krytyczny. To jeszcze się działo we mnie, jeszcze mnie to gryzło, nie wiedziałem, myślałem, że pierwsza, druga, trzecia uchwała, coś będzie z miesiąca na miesiąc, a sytuacja zaczęła się pogarszać, nie idzie w dobrą stronę, tylko idzie w przeciwnym kierunku. I my jako radni powinniśmy tutaj wspierać naszą lokalną ludność, lokalnych ludzi, tutaj naszych wyborców. Dzieje się bardzo źle, miasto pogłębia się w kryzysie, narasta bezrobocie, starzeje się społeczeństwo, młodzi ludzie uciekają za chlebem. No w tej chwili to mówi Pan tak jak opozycja, można by powiedzieć, prawda? Ktoś by mógł to zarzucić, że w tej chwili SLD, Prawo i Sprawiedliwość, Rudla Grudziądza, czyli te partie opozycyjnie stojące w Radzie Miejskiej. Wie Pan, nie chciałbym się tu podpisywać całkowicie pod opozycją, ze względu na to, że to są moje prywatne słowa i ja, nikt mi tego nie dyktuje. A jeżeli w programie wyborczym było, że powstanie wiele miejsc pracy, wręcz tysiące miejsc
miejsc pracy, których nie powstało w ogóle, no to chyba coś za tym świadczy. No to prezydent mówi, że powstają, ale też giną stare. No, czyli niejako taka rotacja następuje i tutaj on to podpiera tym, że po prostu, chyba, że, tak sugerując, że lepiej, jeżeli chociaż ta liczba, że tak powiem, jest podtrzymywana trochę w sztuczny sposób poprzez te różne dotacje, różne takie unijne i pozaunijne subwencje, czy jakby to nazwać. Szeregowy obywatel miasta nie ma z tego nic, zupełnie nic. Wziąć pod uwagę, że mamy prawie 25-procentowy, znaczy procent bezrobocia w Grudziądzu, no to już jest tragedia. Tragedia, te bezrobocie nie spadło. I też coś za tym mówi, bo jeżeli przez 3, 4, 5, 6 lat coś się robi, to ja rozumiem, że nie idzie zlikwidować i się nie da. Czy by był najmądrzejszy prezydent tego miasta, najbardziej po prostu doskonały, nie może zlikwidować tego bezrobocia, bo to się nie da. No ale tu w tym momencie nie zrobiliśmy nic. Nie udało się niczego zlikwidować. Mamy wyludnioną starówkę. A to, że Alfa przejęła kilka tych sklepów i tak dalej, to ludzie odeszli załogami. To się tylko z miejsca na miejsce zmieniło, nic więcej. Tu mamy po prostu wyludnioną tą starówkę. Niszczy się małą przedsiębiorczość, bo się niszczy. Ci ludzie sobie nie dają rady. Zabijają markety. Mamy przecież masę marketów w Grudziądzu. To jest obcy kapitał. My jako miasto nie mamy z tego nic. Zostało tylko kilka przedsiębiorstw. Strefa ekonomiczna świeci pustkami, co powinno też może w jakiś sposób, no nie wiem, no ciężko znaleźć inwestora. Wiem, że prezydent na pewno się stara, coś robi w tej kwestii, no ale to nie wychodzi. No a ludzie oczekują, ludzie nie oczekują po prostu jakichś reklam, czegoś więcej. Ludzie oczekują pracy, bo oni tylko tego potrzebują. Odnośnie reklam, to mówi pan w tej chwili o promocji miasta. Tak, o promocji miasta, no przecież same promowanie miasta to nic nie da. Potrzebne są efekty. Jeżeli tego nie ma, no to ludzi to nie zadawala. Ludzie czują się po prostu pokrzywdzeni, zawiedzeni programem Platformy. Na dzień dzisiejszy mam wiele nacisków. Pan poseł się odniósł do mnie, że powinien się rzec mandatu. Ja uważam... No właśnie, chciałbym się spytać, bo tutaj były głosy, że skoro pan występuje z klubu, występuje pan z partii, że głosowano na listy, czyli w sumie to, co od dłuższego czasu jest podejmowana dyskusja, że powinno się na osoby głosować, prawda? A nie koniecznie na partię. No, sprawa szerzej znana tutaj w Polsce. Jak pan odniesie się do tego, do tej kwestii właśnie wystąpienia, zrzeczenia się? No jeżeli chodzi o życzenie, ja życzenie się mandatu radnego w ogóle takiej kwestii nie podejmowałem i nie podejmę ze względu na to, że jeżeli pan poseł Szymański na to naciskał, to myślę, że był w błędzie. Mógł rozważyć życzenie się swego mandatu, bo nie zrobił wiele dla tego miasta. Jeżeli chodzi o moją sytuację, to już panu odpowiem. Wyborcy, którzy 3 lata temu głosowali na Platformę Obywatelską, ci sami wyborcy naciskali na mnie, żeby odejść, że dosyć, że ta Platforma nic nie robi, że oni mnie wybrali po to, żeby coś dla miasta robić. I też między innymi pod naciskiem tych samych wyborców, którzy głosowali na Platformę Obywatelską i na moje nazwisko, podjąłem taką decyzję, a nie inną. A tutaj jeszcze taka kwestia, no bo odejście z Platformy, ale też jest, że tak powiem, druga część tej Platformy, bo sporo osób też zrzesza się wokół Janusza Dzięcioła i wiele tu pytań pada na ten temat odnośnie jego kandydowania w przyszłych wyborach, czyli to nie jest taka sytuacja zero-jedynkowa. W pewnym sensie ma pan też tutaj, jakby to powiedzieć, alternatywę w stosunku do obecnej ekipy, o tak to nazwijmy. No ja nie chciałbym... Jak pan się odnosi w tym wypadku? Ja nie chciałbym się tutaj wypowiadać akurat w imieniu pana posła, czy za pana posła, ale uważam, że pan poseł no, wiele zrobił dla Grudziądza, jeżeli chodzi o posła Janusza Dzięcioła, ze względu na to, że chociażby bardzo duże jego zaangażowanie ocalenia załogi WZU przyczynił się bardzo dużo, wykorzystał wszystkie swoje kruczki, wszystkie możliwości, gdzie tylko było można. No i chwała też mediom, które nagłośniły całą sytuację, bo to jest, można powiedzieć, taki środek przekazu, gdzie dociera do każdego obywatela. W tym kontekście może to wystąpienie z partii nie do końca było takie, aż, że tak powiem, no może jednak można było przejść, że tak powiem, do opozycji, ale tej takiej partyjnej. Nie, proszę pana, to ja nie chciałem pod niczyje skrzydła uciekać. Chciałem po prostu podejmować decyzję sam, niezależnie od nacisków. Nie wiem, jakby się koledzy z PiS-u czy z SLD zachowali. Uważałem, że to, co zrobiłem, nie będę chronił się nigdzie. To będzie moja niezawodna taka decyzja i nie będę chodził pod czyimś dyktandem. Jeżeli coś zrobię źle, wiem, że będą mnie oceniać jako samego, że zrobiłem źle, że Stanisław Szyszka zrobił radny miasta Grudziądza coś źle. A jeżeli coś się będzie stało, to pod skrzydłami PiS-u czy SLD, będą to zarzuty dla ogółu. Nie chcę. Chcę decydować sam. Jeszcze takie może pytanie, bo tutaj pan mówił, że inni radni też niekoniecznie dobrze się czują w obecnej roli. Wspominał pan to bodaj chyba w wywiadzie dla Gazety Pomorskiej, tak mi się wydaje. Tak, to prawda. No, bardzo miłym zaskoczeniem było, że wielu radnych Platformy solidaryzuje się ze mną. Znaczy, że
też do... Pewne nazwisk tutaj pan żadnych nie poda. Nie, proszę pana, nazwisk nie podam, bo nie byłoby to etyczne i normalne takie do końca zachowanie moje. Nie można. Dziękowali mi, że solidaryzuje się ze mną i to mnie też bardzo tak podniosło troszeczkę na duchu, że nie zostałem sam, że też się na pewno nie zgadzają z tą polityką, która obecnie jest czyniona w mieście. No nie jest to też tajemnicą, że w Radzie Miejskiej wśród radnych Platformy są też zwolennicy Janusza Dzięciała, że tak powiem. I tutaj są osoby bardziej skierowane ku obecnemu prezydentowi i takie, które po prostu bardziej są nieco oddalone od niego, prawda? No, na pewno się zgadza, ale wie pan, nigdy nie rozmawiałem, nigdy nikogo nie namawiałem. To jest własna, nieprzymuszona wola każdego radnego i oni sami podejmują decyzje. Ja nie mogę akurat ingerować, czy komuś narzucać, czy komuś po prostu sugerować coś takiego. Także akurat nie jest to taki moment, żeby z tymi ludźmi rozmawiać. To są dorośli ludzie, są mądrzy ludzie, mają swoje przygotowanie, doświadczenie i oni sami podejmują za siebie decyzje. No tutaj już poza Platformą w tej chwili są dokumenty, czyli sprawa jest generalnie jasna. Co dalej? Co dalej? No teraz będę każdą uchwałę bacznie czytał, przyglądał się jej i nie znaczy, że będę przeciwny wszystkim uchwałom. Jeżeli uchwały będą korzystne dla miasta, dla naszych obywateli, dla ludzi, będę popierał uchwały dla pana prezydenta, cokolwiek i można powiedzieć, że będę stawał też murem. Jeżeli będzie to niekorzystne i uchwały nie będą po prostu korzystne dla społeczeństwa, będą zagrażały wręcz, będę przeciwny stanowczo.